Siemanko, my jesteśmy już na kolejnym rozładunku, załadunku, co ja gadam, i wracamy się z powrotem do Włoch. I taką ciekawostkę chciałem wam pokazać. Poczekajcie, tylko sobie wstanę. O. Ja z tą renówką stoję na wprost, czyli koło siebie na równo, ponieważ rampa, pod którą stoimy, są tak samo równe, są po prostu no, równe. I najlepsze, że koniec mojego auta wypada gdzieś na wysokości tutaj tej linii, gdzie są drzwi. I ten zestaw jest o tyle dłuższy, a to jest naczepa. Powiem wam, że pierwszy raz się spotkałem z taką długą naczepą. Nawet widać, wiecie, no wy akurat tego nie widzicie, ale zresztą nawet tu jest obrys mojego auta, gdzie się mniej więcej kończy, plus minus. To tam, wiecie, boki, nie boki, kąty, światła i w ogóle te tematy. Więc ogólnie koniec mojego auta wypada właśnie na wysokości tych drzwi. No i naczepa po prostu musi być jakaś przedłużana o ileś tam palet. Nie wiem, nie spotkałem się z takim czymś, pierwszy raz to widzę. I taka ciekawostka właśnie. A my ładujemy coś, jeszcze nie wiem co będziemy ładować, niby jest napisane 24 tony, więc będzie oczywiście ciężko i będziemy się zrzucać w rejonach Padawy. Wenecja, Padawa, tamte rejony. Tylko właśnie nie wiem na kiedy mam rozładunek, bo no kurwa, oczywiście jest bardzo ambitny plan, tak? Przepraszam za te przekleństwa, ale z tego tytułu, że dziś jest piąteczek, piątunio, godzina 13:15. No to w Austrii jest jakieś chińskie święto i oczywiście wiadomo, zakaz jest od 22 do 5 rana, żeby jechać po Brennero, i później od 5 do 7 można na Brennero jechać w sobotę. No i oczywiście w sobotę jest od 7 do 15 zakaz, od 15 aż tam do poniedziałku. O, jedzie ten drugi, ten zestaw drugi. Kurde, no jest dusza ta naczepa. O, widzę jaki tu ma zwis. Śmieszna. Ale co do mojego planu, no to chciałbym dzisiaj wjechać najlepiej do Austrii, a najchętniej to na granicę austriacko-włoską, bo oczywiście we Włoszech nie ma żadnego zakazu. I ze spokojem się zrzucimy. Dlatego mamy taki ambitny plan. Mamy ile do granicy? 338 km. Jest 18:01 mi teraz pokazuje. No to powiedzmy, że tu by mnie w godzinę załadowali. Zrobi się 19 na granicy. Plus 45 byłaby 20 już takim zapasami delikatnymi zawsze. No czyli 20. No to wam powiem, że nawet dzisiaj jest szansa, żebym wjechał do Włoch. Oczywiście, jeżeli będzie dobrze droga szła. No i nie będzie żadnych dziwnych korków. No i pod warunkiem, że na Austrii nic tam nas nie przyblokuje, jakieś tam korki, nie korki, no bo ogólnie widziałem dzisiaj, że, czy nie dzisiaj, tylko parę dni temu jak jechałem, to pisali, że właśnie będą robione te, jak to się nazywa, że oni puszczają na Austrię 300 samochodów na godzinę przez Brennero. Chyba 300 na godzinę, 300 na godzinę. No tak, 300 na godzinę auty przez Brennero. Nie chcę dokładnie mówić, czy na pewno tak jest, ale po prostu puszczają auta. No i chuj, no i cześć. Nie przez cały czas, tylko co takimi partiami, bo to jest ekologia. Siemanko, my już kręcimy dziewiątkę. Stoimy na takim dzikusie na lądówce. I w końcu się wziąłem za ogarnianie postojówek. Już nie powiem, ile one tam są, te postojówki niezrobione. Ale zrobiłem taki piękny szałas. O, tak to wygląda. I będziemy teraz ogarniać postojóweczki. Ponieważ mi się tamta nie świeciła, bo ta była walnięta, a tamte dwie się świeciły. I teraz postanowiłem sobie to zrobić, bo mam czas. No i sobie je właśnie teraz ogarniemy. A następnie mamy bardzo ambitny plan, bo robimy dziewiątkę, ruszamy.
lecimy na odcięciu, na maksa i w ogóle wszystko na granicę niemiecko-austriacką, później na austriacko-włoską, ponieważ żeby wjechać jutro do Włoch musimy. A dlaczego? No dlatego, że w Austrii, czyli w Austrii, mamy zakaz jutro, a mamy rozładunek na poniedziałek, dlatego czas pracy, jazdy mnie nie interesuje, ja muszę jutro być we Włoszech i tyle. No oczywiście weekendówkę trzeba zrobić, no i tyle, więc mamy ambitny plan, a dlatego sobie teraz stanąłem, ponieważ wiadomo, Austriacy, tak wam wcześniej mówiłem, sobie stwierdzili, że oni nie wpuszczają te wszystkich samochodów, tylko co 300 samochodów na godzinę se wpuszczają i mają to w dupie, tak? Ja sobie teraz stanąłem, zrobię dziewiątkę i sobie tam w nocy pojadę jak król. Lekkie druciarstwo robię, bo ja uważam, że prowizorki najlepiej się trzymają. Życie. Jeżeli ktoś się ze mną nie zgodzi, to już jest jego problem. Ale ja uważam, że coś, co jest zrobione prowizorycznie, naprawdę to najdłużej wytrzymuje, najdłużej działa. Nie ma z tym żadnych problemów. A że lutownicy nie mam, no to oczywiście taśma izolacyjna, pozakręcane kable i tyle. I bardzo kurwa dobrze. Jeżeli komuś to się nie podoba, to jest jego problem. No chyba, że inspekcja jakieś albo bagom się nie spodoba, no to wtedy będzie już to mój problem. Ale tak? W nosie tam. Trzeba troszkę pojeździć, żeby pewne rzeczy nabrały mocy urzędowej. No i ogarnięte. Ale spoko, namioty nawet może być z takiego czegoś. Z blandeki. Dobra, trzeba łapską myć, są lekko brudne. Oczywiście mamy pastę BHP do czyszczenia, ale najpierw tutaj pospinam wszystkie te klamry i zobaczymy, czy światełka działają. Dobra, wiecie co? Ja idę spać. Widzimy się na pewno w nocy i będę wam relacjonował, czy mi się udało zrobić tą Austrię. A nie, no musi, nie ma bata. Musi mi się udać i tyle. Muszę wam coś pokazać i uświadomić, dlaczego wolę jechać w nocy na Austrię, na przykład w dniu dzisiejszym. Nie wiem, czy będzie widać, ale po prawej stronie, o, tu stoją samochody ciężarowe. Gdzie w Niemczech to się nie zdarza, żeby auta stały na zatoczkach oraz na poboczu, więc tutaj wczoraj musiało być naprawdę grubo, że samochody ciężarowe stoją w takich miejscach i kręcą pauzę, no bo ewidentnie kręciły pauzę, auta powyłączane, firanki pozasłaniane. Więc dlatego po prostu, o, po drugiej stronie to samo. Nie wiem, nie, raczej nie będzie widać. Tylko nie wiem dlaczego po drugiej stronie, skoro wczoraj właśnie były blokowana, wczoraj była blokowana Austria, wjazd do Austrii. Ale, o, tutaj może będzie też widać. Po prostu tak informacyjnie ktoś, kto będzie jeździł na Włochy. O, proszę bardzo, to są parkingi. Stoją na wjazdach, na awarikach, zawalone wszystko. No naprawdę tu musiało być wczoraj grubo. I do czego zmierzam? Ktoś, kto będzie jeździł często na Włochy, a jeszcze nie jeździł, radzę się uzbroić w cierpliwość, poczytać informacje. Kiedy Austria blokuje wjazdy, często, gęsto oni właśnie piszą na tej trasie, na ósemce do góry informacje, kiedy będzie blokowane, będą po prostu blokowane wjazdy i będą robione, nie wiem jak to nazwać, że po prostu co 300 samochodów wpuszczają do siebie co godzinę. No masakra, nie? Generalnie masakra, no ale co? So
Siemanko. My już stoimy w korku do bramek, gdzie dla ciężarówek w Austrii nie ma bramek takich otwieranych, zamykanych. A my już stoimy na korku. Zapowiada się bardzo ciekawie, jeżeli chodzi o wyjazd z Austrii. Będzie fajnie. Zaraz wam wrzucę timelapsa, zobaczycie co tu się dzieje. Bo po prostu brak mi słów. Tak właśnie wyglądało wyprzedzanie całego peletonu ciężarówek na środkowym pasie. Najlepsze to jest to, że jako jedyny tam szedłem, bo nie widziałem nikogo, żeby coś za mną poszło. A tutaj jest, na tym odcinku, co ja wyprzedzałem, jest idealne zniesienie zakazu. Czujesz kurwa układ? Dlatego po prostu proszę komentujących wstrzymać się od komentarzy, że no na zakazie jechałem i w ogóle, bo wszyscy jechali. Dlaczego ja jechałem, ale ja nie będę robił tak jak wszyscy. Skoro mogę wyprzedzać, to będę robił, jeżeli tym bardziej jak nie ma zakazu. A jeżeli ktoś jest dupą wołową i lubi sobie stać w korkach, jego problem. Tak odnośnie komentowania, że ja pojechałem, a nikt nie pojechał. Zawsze lubię wodzić przed szereg. No więc korka jest część kolejna, a ci dalsza część oczywiście. Musimy przejechać przez taki tunel, gdzie jest fotoradar po prawej stronie. Potem zrobić taką jakby nawrotkę. Do góry się jeszcze kawałek wpiąć. I dopiero potem są bramki. Za bramkami. Potem jest też zniesienie zakazu. Bodajże, o ile się nie mylę. Na jakieś tam, nie wiem, może 2-3 km. No i następnie potem są roboty drogowe, jakieś tam remonty. Więc jest zwężka do 2 pasów. Więc tam będzie też ciekawie. No i później już jest granica włoska. Byle by się dostać do Włoch. A później to już wiecie, nie będzie żadnego problemu. Wy sobie nie myślcie, że coś jest lepiej. Jedziemy z prędkością 10 km na godzinę. Dobrze, walczymy dalej z tymi korkami. Mamy 6:38, mamy 20 minut teoretycznie, żeby opuścić Austrię. No ale oczywiście jak będzie nawet w pół do 8 będziemy w korku stajno, to oczywiście nie będę zjeżdżał na parking, tak, no bo nie. Ja muszę z Włoch wyjechać, tak samo jak 99% tych ciężarówek po to właśnie ruszyło, żeby wyjechać. Dlatego co po niektórzy na pewno polecą na zakazie, no ale chyba Austriacy i policja austriacka nie będzie na tyle bezczelna, że będzie łapała. Chociaż może, jeżeli ktoś wie, jak tutaj to wygląda w takich kwestiach, to chętnie zapraszam do komentowania pod tym filmem, jak to tak naprawdę wygląda. A tymczasem trzymajcie się i ja dalej w korku, a wy przed telewizorami, laptopami, tabletami i telefonami oglądajcie mój dalszy materiał. Elo! Ostatnio, czyli w środę, tutaj w tym miejscu spałem na tym SOS-ie. Dokładnie tutaj, w tym miejscu. Co wtedy wam mówiłem,
może wam mówiłem, może nie, już nie pamiętam, co przewaliłem milion godzin czas jazdy i milion godzin czas pracy, ponieważ całe Brennero od Roveretto, tak jak mówiłem, Trento, Bolzano, Vipiteno, to są duże parkingi, wszystko było zastawione, zawalone, nie było w ogóle opcji, żeby zaparkować i dopiero tutaj mi się udało zaparkować na tym tak zwanym SOS-ie. Komentował dla was Jan Wężyk. Dobra, ciśniemy dalej, bo widzę, że to troszkę się zluzowało. Coś tam trzeba nadrobić, bo naprawdę fajnie się w końcu jedzie. Tam na Austrii było strasznie do granicy, a teraz to już jest zajebiście. Siemanko, stanęliśmy na Roveretto, tam gdzie stanąć chciałem. Teraz sobie zrobię szybko pomidorówkę z tortellini, ale będę gotował na dworze, bo nie chcę sobie tutaj temperatury podnosić w samochodzie. No dobra, idziemy sobie zjeść i chyba pojedziemy na rower, bo co mam tu robić w samochodzie? Byłem się wykąpać już, ogarnąć i dlatego też mamy czas, żeby dziś sobie pojechać. Bo jutro chyba będzie wszystko pozamykane, może będzie mniej ludzi, nie wiem. Kurde, zupa mi zamarzła, ale gnój. Polecam wam, to nie jest żadna reklama, ani lokowanie produktu, czy Bóg wie co. Polecam te zupy z Biedronki, to jest zupa pomidorowa z makaronem orzo. Orzo, orzo, nie wiem jak to się dokładnie czyta. Naprawdę są zajebiste. Mają w miarę długi termin ważności, ale jak je się ma na końcu lodówki, to są zamarznięte. I teraz będę musiał ładnie wziąć garneczek mój. A nie, bo ja będę gotował. To ja sobie wystawię to na słońce. I to mi zaraz się ogarnie. Tak. Teraz patrz to. Patojno. To jest moja zupa. Zupa w kostkach. Można? Można.